Hej, witajcie! To, co Blizzard ostatnio wyprawia, przechodzi wszelkie pojęcie. Pojawiają się letnie igrzyska. Kilka dni później rozpoczynamy testowanie nowego trybu Deathmatch oraz kilka postaci otrzymało bardzo ciekawe zmiany. Następnie ogłoszono nową mapę Junkertown i zaprezentowano nowy film animowany. Aktywność zamieci naprawdę mnie zadziwiła. A tu nagle wczoraj na serwer testowy pojawił się kolejny duży patch, który bardzo zmieni tempo meczy. Prócz drobnego buffa dla Reinhardta i małego przeprojektowania Divy, w najnowszym patchu otrzymamy zupełnie nową łaskę. Wiele postaci otrzymywało mniejsze lub większe zmiany, ale raz na jakiś czas następowało mocne odświeżenie bohatera. Mieliśmy Symmetrę 2.0, Lucia 2.0, teraz czas na łaskę 2.0. Wiem, że zmiany u Mercy są najważniejsze, dlatego najpierw omówię tą bohaterkę, następnie przejdziemy do Divy i Reinhardta. Okej, na początek wielka zmiana we wskrzeszeniu. To już nie jest super zdolność, tylko zwykła umiejętność pod przyciskiem E. Wskrzesić możemy tylko jedną osobę. Zasięg zdolności został zmniejszony z 15 metrów do 5, a czas odnowienia wynosi 30 sekund. Dodatkowo łaska po użyciu zdolności nie zyskuje nieśmiertelności na 2 sekundy, tak jak jest to teraz. Zamiast wskrzeszenia Mercy zyskuje nową superzdolność, Valkyria. Po aktywacji na 20 sekund cały nasz zestaw umiejętności zostaje ulepszony. Działanie tego ulta jest troszeczkę skomplikowane, dlatego po kolei. Po pierwsze i najważniejsze, możemy dowolnie latać po polu walki. Pasywna regeneracja życia zostaje ulepszona, to znaczy nieustannie odnawiamy sobie zdrowie. Normalnie następuje to po 1 sekundzie od nieotrzymywania obrażeń. Zasięg umiejętności Anioł Stróż zostaje zdecydowanie zwiększony oraz podlatujemy dużo szybciej. Czas odnowienia wskrzeszenia zostaje zresetowany, gdy aktywujemy Valkyrię. Na dodatek w trakcie trwania ulta cooldown tej zdolności nie wynosi 30 sekund, a 10. This is not the end. Promienie Caduceusza również zostają ulepszone. Prócz leczenia czy wzmacniania wybranego celu, dodatkowo przeskakują na wszystkich pobliskich sojuszników. Samo leczenie czy wzmacnianie ataku nie zostają zmienione. Blaster łaski zostaje bardzo wzmocniony, posiada nieskończoną ilość amunicji, strzela szybciej, pociski lecą szybciej i zadają więcej obrażeń. Jednak już teraz Blizzard uważa, że troszkę przesadzili i odrobinę osłabią blaster. Na koniec, aktywując Valkyrię, widzimy paski życia przeciwników. Trochę tego jest, dlatego teraz wysłuchajcie moich przemyśleń. Łaska cechowała się małym skill floorem i małym skill ceilingiem. To znaczy nie wymaga jakiegoś większego skilla, żeby opanować jej podstawy. Natomiast wymasterowanie łaski również nie jest czymś trudnym. Po prostu jej wachlarz umiejętności jest bardzo prosty, acz skuteczny. Na dodatek tej bohaterce brakowało umiejętności pod przyciskiem E. Dlatego ta zmiana mocno mnie cieszy. Stanie się zdecydowanie bardziej skomplikowanym bohaterem i odseparuje dobrych graczy od tych, nie ukrywajmy, średnich. Przemiana wskrzeszenia z super zdolności na zwykłą umiejętność to dosyć kontrowersyjna zmiana. Traci swoją sztandarową umiejętność. Od zawsze kojarzyliśmy łaskę z tymi niesamowitymi wskrzeszeniami i głośnym Heroes Never Die!
Teraz to będzie zwykłe Heroes Never Die. I nie będzie Mercy, która wraca jak rycerz na białym rumaku, ratuje mecz po beznadziejnej sytuacji i wskrzesza całą drużynę. Ale to był właśnie problem. Nie ma w Overwatch bardziej irytującej sytuacji, gdy nasza drużyna perfekcyjnie się zgrała, no po prostu piękna kooperacja, zabijamy cały przeciwny team. Cały? No nie, bo łaska gdzieś się schowała. I co z tego, że flankerzy ją szukali? Tak się schowała i że nie było na to czasu. Natomiast z perspektywy Mercy to wyglądało dosyć dziwnie. Specjalnie olewanie całego teamu? Bycie healerem i nie leczenie drużyny? A potem pretensje do ludzi, że nie umarli w tym samym momencie. A z drugiej strony pretensje do Mercy, że nic nie robiła albo ciągle umierała przez flankerów. I mieliśmy taki paradoks. Łaska w naszej drużynie nikogo nie wskrzesza. Genji i Smuga ciągle ją zabijają. Słaby positioning i tak dalej. A łaska w przeciwnym teamie nie daje się zabić, świetnie się chowa i wskrzesza całą drużynę. Z jednej strony bardzo łatwa do zabicia, z drugiej strony jak się o niej zapomni, to używa tego niewymagającego myślenia ulta. Zamiana wskrzeszenia super zdolności do zwykłej umiejętności przenosi graczy na nowy poziom podejmowania decyzji. Umierają dwie osoby, to kogo wskrzesić? Kto bardziej się przyda w drużynie? Pewnie Reinhardt, ale naciskamy tab i widzimy, że Zenyatta ma gotowego ulta, a tank nie. Ginie jedna osoba, jesteśmy w piątkę, a przeciwników jest sześć. Ale czy wskrzeszenie tej osoby coś nam da? Zobaczymy, może zdobędziemy jakiś pik, a tej umiejętności użyje jak padnie ktoś ważniejszy. Dzięki tej modyfikacji flow meczy zostanie diametralnie zmieniony. Łaska w trakcie samej walki będzie się przyczyniać do uzyskania przewagi. Natomiast przeciwnicy szybciej będą wykonywać agresywne zagrania. Jedynie co mi nie pasuje w nowym Resurrekcie to usunięcie chwilowej nieśmiertelności. Moim zdaniem powinno to zostać i łaska bardzo na tym ucierpi. Jednak jestem pewien, że Blizzard kawał czasu testował oba scenariusze i w kombinacji z resetowaniem czasu odnowienia skutkowało to zbyt długą nieśmiertelnością. Omówmy sobie super zdolność. To co robi Valkyria jest zbyt rozległe, dlatego skupię się na najważniejszych aspektach. Co prawda nie wskrzesimy już wielu osób naraz, ale gdy odpowiednio zgramy umiejętność pod E i super zdolność, to wciąż możemy uratować sytuację. Wskrzeszamy jedną osobę, używamy Valkyrii, która resetuje czas odnowienia rezurekcji i używamy jej na drugiej osobie. Odczekamy 10 sekund i już ponownie aktywujemy zdolność. W tym momencie powstaną osoby, które nie zginęły w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Poprzednia łaska ratowała sytuację, gdy teamfight był przegrany, co i tak nie zawsze się udawało. Nowa łaska po prostu nie dopuści do przegranego teamfightu. Ulepszony blaster jest dosłownie zabójczy. Możemy stwierdzić, że pora wziąć sprawy w swoje ręce i zamienić się w Battle Mercy. Z łatwością zabijemy nie jedną osobę, a Fara to żaden problem. Otwiera to zupełnie nowe ścieżki. Zamiast bohaterki, która tylko leczyła, od czasu do czasu zwiększyła obrażenia, czy coś tam poszczelała i wykonała wielkie wskrzeszenie, otrzymujemy postać, która musi podejmować nowe decyzje. Może na wiele różnych sposobów korzystać ze swoich możliwości. Co się bardziej przyda? Grupowe leczenie? Grupowe zwiększanie zadawanych obrażeń? A może polecenie za linię wrogów i samodzielne zabijanie? I to nie jest aż tak ryzykowne. Latamy bardzo szybko, trafić nas jest dużo trudniej niż Farę. Dzięki ciągłej regeneracji właściwie prawie nic nam nie grozi i mamy sporo czasu, by wrócić do swojej drużyny, gdy coś pójdzie nie tak. Samo latanie jest cholernie przydatne. Mając gotową Valkyrię, bez problemu uciekniemy od Genjiego, Mord Opony Złomiarza czy wielu innych super zdolności, które kompletnie niszczyły łaskę. To też, moi drodzy, w ogóle nie rozumiem wszechobecnego płaczu, że Blizzard zniszczył łaskę. Większość ludzi tak stwierdziła od razu po przeczytaniu zmian w patchu. Nawet nie weszło na serwer PST i nie przetestowała nowości. Nie jest to ani gorsza, ani lepsza łaska. Jest po prostu inna i na wyższych rangach będzie wymagała większego skilla. Przede wszystkim jest to dużo ciekawszy bohater. Dobra, czas przejść do kolejnych zmian. Omówmy teraz Divę. Czas trwania matrycy obronnej zostaje skrócony z 4 sekund do 2. No i najważniejsze, Diva zyskuje nową umiejętność, mikropociski. Wystrzeliwujemy salwę rakietek. Każda zadaje niewielkie obrażenia, ale jeśli trafimy wszystkimi w jednego bohatera posiadającego 200 punktów życia, umiera. Szczerze? To tak nie do końca rozumiem zmianę u Divy. Owszem, matryca obrona jest irytująca i to co mówił Jeff jest prawdą. Dobra Diva umiejętnie dysponowała ładunkiem matrycy i nie wiadomo ile jej zostało, kiedy zacząć atakować. W przypadku innych tanków mamy pewność, że przez jakiś czas mamy spokój z ich tarczami. No ale z 4 sekund do 2 toż to gwałt!
Do 3 sekund też by pewnie wystarczyło. Albo nie wiem, zmienić 100 życia na 100 pancerza. Rozumiem, że Blizzard chciał osłabić zdolności chronienia swojej drużyny, ale mecha będziemy tracić jeszcze częściej. W zamian otrzymujemy mikropociski, które są właściwie bardzo małym dodatkiem. Coś tam poprawiają zdolności bojowe Divy. Na większe dystanse jest ona bezużyteczna, więc faktycznie przydadzą się. Ale widać, że wcześniejsze decyzje Blizzarda nie do końca się sprawdziły. Kilka miesięcy temu mówili, że Diva jest świetnym tankiem i też zadaje niezłe obrażenia. Uznali, że powinna być ona bardziej tankiem i zmniejszyli obrażenia. Teraz nagle Diva jest zbyt dobrym tankiem, dlatego nerfią tą kwestię, idąc w stronę bojową. Jak się zastanowię, to ta zmiana jest mi obojętna. Odrobinę inaczej się gra. Jednak o co mi głównie chodzi, to, że Diva nie była jakaś broken. Matryca była trochę irytująca, ale ma wiele kontr, wiele ataków w postaci ignoruje tą umiejętność. A czas poświęcony na projektowanie mikropocisków, testowanie Divy, moim zdaniem mógłby być poświęcony na przeprojektowanie innej postaci, która tego wymaga. Nie wspomniałem jeszcze o jednej zmianie, czyli teraz w trakcie lotu, używając podstawowego ataku, nie zatrzymujemy się, tylko możemy dalej strzelać. Okej, to zdecydowanie pomaga w zdolnościach bojowych Divy, ale kurczę, często używałem działek fuzyjnych właśnie po to, żeby się zatrzymać w określonym miejscu. Cóż, trzeba się przyzwyczaić. Na koniec, bardzo mała zmiana u Reinhardta, ale jest to rzecz, która niesamowicie poprawi nasz wgląd na pole walki. Gdy mamy aktywną tarczę i przytrzymujemy lewy przycisk myszy, możemy dowolnie obracać kamerą, a sam Reinhardt stoi w miejscu. Dawno temu była propozycja graczy, by Reinhardt mógł widzieć, co się dzieje za nim, czy sojusznicy na pewno się chowają za tarczą. Tyle, że ta propozycja była dosyć zabawna. Otóż ktoś w Photoshopie umieścił na tarczy lusterkę jak w samochodzie. Niemniej jednak taka funkcja była potrzebna i grając chwilę na serwerze testowym Reinhardtem, czułem się dużo pewniejszy. Chroniłem drużynę przed pociskami nadlatującymi z głównej drogi, ale również rozglądałem się, czy nie zbliża się jakiś flanker. Mało rzecz, a cieszy. Z pewnością gracze Reinhardta na tym skorzystają. Będziemy musieli na nich uważać. Kto wie, czy nas nie obserwują. Ich wkład w drużynę będzie jeszcze większy. Tak się prezentują nadchodzące modyfikacje. Jak niedawno mówiłem, widać, że po kolei wielu bohaterów zostaje odświeżonych. Jestem ciekaw, na kogo przyjdzie kolej w najbliższych patchach. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach. Trzymajcie się, cześć! Panie k***a, nie wierć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowany z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.